miesiąc pracy i jestem zadowolony z drużyny. Dzisiaj przeciwnik, który wymagający, którym na pewno pokaże nam, w jakim jesteśmy miejscu. Jak najwięcej dużo mówimy i każdy ile ma, daje z siebie, wchodzi ławka. Nie, bo nie jedziemy. Dawaj do góry, nikt tu nie jest przypadku. Dawaj, 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 dawaj. Każdy dostaje szansę gry, każdy ma wolną kartę i dla mnie to jest trening, który wyznacza, w jakim kierunku musimy iść. Wszyscy krok wyżej, wszyscy krok wyżej, śliwa zbliż się do Patryka. Dla mnie ten przeciwnik jest bardzo dobry, jak na piątą ligę to jest drużyna, która się nie zmienia od dawna, tak. Grają swoimi chłopakami już od iluś lat, zmieniają dwóch, trzech, ale cały czas grają, widzicie, oni już grają w ciemno, oni już wiedzą, gdzie jeden stoi, gdzie drugi, tak jak my, dlatego my się teraz uczymy tak. Fajnie wychodzimy, tak jak to, co my powiedzieliśmy na odprawie. Z jednej strony na drugą stronę. I sami widzicie, że to wychodzi nam. Petro, dawaj, dawaj, Bruba, poprostujmy to, gracie pół godziny tylko. Jesteśmy zadowoleni tylko z 55 minut, bo przez 55 minut no, dominujemy na boisku, można powiedzieć, totalnie. Mamy swoje sytuacje, mnóstwo tych sytuacji i można powiedzieć, że w pierwszej połowie no, zespół Wiki nie zagroził naszej bramce, bo nie zagroził. Cały czas gra toczyła się na połowie przeciwnika. No i przychodzi taki moment, gdzie dużo u nas zmian, dużo roszad. Trener Patryk Frytz dał się poznać jako osoba kompetentna, z dużym rzemiosłem. Wniósł do drużyny powiew świeżości i doświadczenia. No jednym z głównych jego celów, zalet jest to, żeby budować drużynę na młodych zawodnikach, którzy są perspektywiczni i wykazują się umiejętnościami na lokalnym rynku, czy lokalnym terenie. Dlatego też jest duża rotacja, jest bardzo dużo zawodników w składzie. Mamy drużynę 20-paroosobową, z czego gro zawodników to są młodzi zawodnicy, którzy budują dopiero swoją markę, ale tak jak powiedziałem na wstępie, trener Patryk Frytz chce im dać szansę i daje im w każdym meczu, więc gramy określoną część meczu, założoną przed meczem, jakieś 60 minut, żeby każdy po prostu wypracował jednostkę treningową, bo takie jest założenie też sparingów, że to ma być mocna jednostka treningowa, wybiegana. Na pewno no, popełniliśmy w drugiej połowie, tak jak mówię, po tej 50-60 minucie masę błędów. No i ta nasza gra też już nie kleiła się, brakowało tej takiej na pewno jakości, gdzieś tam brakło tego ostatniego podania, tego pomysłu, to co było w pierwszej połowie. W pierwszej połowie naprawdę to wszystko się kleiło, zawiązywały się te akcje, wszystko gdzieś tam kończyliśmy finalizacją ataku. Natomiast no tak jak mówię, no nie skończyliśmy tego golami, ale te sytuacje żeśmy stwarzali i było ich dużo. Natomiast w drugiej połowie tego nie było. Uważam, że jest to jeden z lepszych obiektów, jak nie najlepszych na tej części województwa. Duża zasługa tej właśnie prezesu, zarządu, którzy dbają o to zaplecze kierowników klubowych, którzy zawsze służą pomocą od wczesnych godzin porannych, czasem jest to 4 rano, przygotowują murawy podczas opadów śniegu.
No i cały czas jest to w rozwoju, cały czas jakieś kolejne gałęzie tutaj na tym boisku powstają, infrastruktura się powiększa, ale trzeba zaznaczyć, tak, daje to motywację, daje to kopa, warunki do pracy, do gry są bardzo dobre. Prezes Domoracki no, zbudował tutaj piękny kompleks i myślę, że jeszcze nas zaskoczy pewnie nie jedną fajną inwestycją. No to jest sama przyjemność, to no, jest do pozazdroszczenia na pewno takiemu zespołowi Wiki, który ma takie warunki, takie piękne boisko sztuczne, główną płytę, no, cały obieg, hotel, wszystko, siłownie, także to jest do pozazdroszczenia, takich warunków to naprawdę nie mają nawet niektóre zespoły trzecioligowe.